Nie pogodziłem się z moją ostatnią paczkową porażką, więc załatwiłem sobie 50 darmowych paczek. Ale jak ty to zrobiłeś, zapytacie? Otóż jak pewnie wielu z was wie, pojawił się nowy tryb wyzwań budowania składu. Czy to miał jakiś sens? Może lepiej wyzwania w budowaniu składu. Budowanie składu wyzwania. I mamy tutaj wyzwanie złota wymiana. I co musimy zrobić w środku? Musimy oddać 11 zawodników złotych, niekoniecznie rare, i po prostu muszą być tam 40 zgrania. Dostajemy w zamian za to paczkę z dwoma rzadkimi złotymi zawodnikami. No i pytanie, czy to się opłaca? No to co, moi drodzy, ruszamy! I oczywiście przypominam, że tych tutaj nie wolno sprzedawać. Oni są po prostu do twojego klubu. Czy będzie jakiś walkout? Mam nadzieję, że tak. Pereira, to jest dobry zawodnik. I przypominam też, moi drodzy, jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, zachęcam was do zasubskrybowania, jeżeli chcecie być na bieżąco, żeby widzieć moje materiały, które tworzę z FIFA. Teraz trafiamy środkowego obrońcę z Betisu i jest to Bruno. No dobrze. Środkowa obrona, moi drodzy, z Manchesteru United, to jest Bailey, który normalnie jest warty chyba z 20 tysięcy, także jest to genialne trafienie. Wiadomo, nie mogę ich sprzedać, ale zawsze mogę użyć ich w klubie, tak? Oczywiście też jak chcecie koszulkę Jacob 11, to jacob11.pl, zapraszam was serdecznie. No, oczywiście do mojego sklepu. I Veloso, tym razem. Oczywiście nie będę wam pokazywał wszystkich paczek, bo jeżeli będzie ktoś tak naprawdę mega marny, no to po co wam to pokazywać? Savic. On nie jest mega marny, aczkolwiek mamy już go w klubie, więc z przyjemnością go wymierzę. Wymienię. Ale powiem szczerze, liczę tutaj na takiego Pogbę, albo może na... No może Ronaldo nie. Ale proszę bardzo, Mascherano, 85 overalla, dlaczego by nie? Nie wiem, czego będę używał, ale zawsze jest to zawodnik z Barcelony. Do składów może się przydać. I Udio Walcott, dlaczego by nie? To są karty, które naprawdę są dużo warte, więc jak to jest dobra metoda, kiedy nie chcecie wydawać dużo pieniędzy na zawodników. Bo można na przykład takiego Gonalonsa trafić, który też jest świetnym SPD, przynajmniej dla ligi francuskiej. A w środku jeszcze przy okazji będzie znajdował się na przykład... Nieważne. Lewa obrona. Czy to jest Layun? To jest Layun. To jest Layun i ten to ma dopiero statystyki. Jestem ciekawy, czy w ogóle z tych paczek walkout można trafić, czyli wychodzącą kartę. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Czy na przykład maksymalnie 85 i dalej nie wskoczy? Coś czuję, że ta może być dobra. Uwaga! Napastnik. Jonas, to jest Jonas. Jego można użyć w Squad Building Challenges do właśnie otrzymania jego lepszej wersji. Bartra. Mamy nowego zawodnika Borussii Dortmund. I Rashford! Tak jest! I to jest ważniejszy zawodnik. Ja wiem, że go nie mogę sprzedać, ale mówiłem. Ja chcę zbierać Manchesteru, zawodników z Manchesteru United, żeby mieć ich first owner, czyli prosto z paczek. On zdecydowanie taki jest. I mamy Rashforda, który na pewno trafi do jakiegoś z mojego składu. No, nie potrafię się wysłowić, bo tak się cieszę. Rashford! No na razie te paczki, powiem wam szczerze, są bardzo dobre. Ale mówię, wydaje mi się, że tutaj nie wolno szukać jakby zarobku, tylko dobrych ulepszeń do klubu. Kurzawa na przykład, często używany, no bo wiadomo, lewy obrońca z Paris Saint-Germain, dodatkowo Francuz. Jeszcze 35 paczek przed nami, więc coś dobrego może jeszcze się wydarzyć. Ale coś mi się wydaje... Koulibaly, nice. Coś mi się wydaje, że tutaj może być ciężko z tymi zawodnikami wychodzącymi. Mogło to dostać jakąś blokadę, że wiecie, powyżej 85 nie można tutaj nikogo trafić. Napastnik Zeu! No dobra, nieważne, nieważne, Giroud, ty trolu. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, czy widziałem jakiś obrazek, jakiegoś screena z Twittera, czy coś takiego. Czy Kres, Krychowiak, to jest znowu dobre trafienie. Krychowiak idealny do składów francuskich, żeby tam zawodników PSG połączyć. HPD bardzo dobry i Schweinsteiger w jednej parce. Zobacz, Schweinsteigera już mam, no ale zawsze coś. Bramkarz, to jest Mandanda. Jaka paczka, nie wierzę w to. Wow, moi drodzy, Mandanda i Nainggolan Rajah w jednej parce. Ona jest warta teraz, nie wiem, z 30 tysięcy jak nic. To jest mój strzał, może 25. Ale to jest jedna paczka, w którą zainwestowałem 3 tysiące, no 3,5 powiedzmy. No i dalej proszę, dalej środkowo obrona z... To jest kompanel się... Dlaczego on nie wychodzi? Że Ribery ma 86 i wychodzi. No ale to jest moja najlepsza karta, jaką kiedykolwiek trafiłem w tej. Jeszcze Fernando z tego samego klubu, potężne połączenie. Ale super, super, biorę w ciemno. Ale jestem zdziwiony, myślałem, że każdy zawodnik powyżej... przecież tak samo jak był Fabregas, miał 86 i wychodził. Mega dziwne. Napastnik, ajajaj, Gameiro, nie. Ben Yedder, słyszałem, że jest bardzo dobry. No proszę, w środku będzie kto?
Bramkarz. No jestem teraz prawie pewny, że nie można tutaj trafić tych zawodników wyjątkowych wychodzących się w tych paczkach, więc jeżeli o to chodzi, to troszeczkę szkoda, bo jednak moim zdaniem powinno to być. No ale co mnie cieszy, to fakt, że nawet już po teraz, w tym momencie, bardzo, bardzo mocno wzmocnił się mój skład znowu Nasri z BPL, który posiadam, bo na przykład za Musę wejdzie Rashford, bo wydaje mi się, że jest naprawdę coś warty. O, Robin Van Persie. Robin Van Persie, 81 overalla, troszeczkę mu spadł już od jego najlepszych czasów. Mamy też Carricka, no i Manchester United pięknie się powoli uzupełnia. Podoba mi się to, to jest coś takiego, no nie no, Pogby nie trafimy, bo by musiał wyjść za karty. No a wiemy, że tego tutaj nie ma, no ale szkoda, ale szkoda. Bramkarz, o, Torino to jest jedyny zawodnik chyba z Anglii w Serie A. Mogę się mylić, ale tak mi się udaje. I Joe Hart w naszym klubie. Czyli jednak się da! Czyli jednak się da! Nie! 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 Tak jest! Luis Suarez! Dziękuję bardzo! Dziękuję, do widzenia! To jest Luis Suarez! Tak jest! Dzięki! A ja byłem przekonany, że to jest niemożliwe! Pow! Tak, ta metoda się opłaca, bo łącznie na te wszystkie paczki, które dzisiaj widzicie, a to jeszcze nie koniec, wydałem 160 tysięcy, a zyskałem 800 tysięcy? Tak, wiem, nie mogę go sprzedać, ale mam go i mogę go używać. Wow! Haha! Tak jest! A tak się właśnie zastanawiałem, czy warto to robić, bo też chciałem jakiegoś fajnego zawodnika na walkout, nie do sprzedania, ale... Ale to nie ma znaczenia, będę sobie grał Luisem Suarezem, który miejmy nadzieję pomoże mi w osiągnięciu jak najlepszego najlepszych wyników właśnie w, nie wiem, Food Champions chociażby. No to czeka mnie właśnie inwestycja w skład z La Liga Santander. Bardzo, bardzo dobrze. I to jest Gameiro, tak, Griezmann by miał fanfary i flary. I ostatnia paczka, tylko nie wiem właśnie, że tą draftu. A ja się dziwiłem, dlaczego miałem 51 paczek na początku. Zaletą tych niesprzedawalnych paczek jest to, że mogę wam teraz dokładnie pokazać każdą kartę, jaką dzisiaj trafiłem. Zaczynając oczywiście od wielkiego Luisa Suareza, Kompany, Mascherano, Mandanda, Jonas Krychowiak, Nainggolan, Hart. Idziemy dalej, bo to nie koniec. Schneider, Williams, Giroud, Schweinsteiger, Moutinho, Gameiro, Trapp, Bailly, Savic, Koulibaly. I lista może iść dalej, naprawdę, moim zdaniem, to było mega udane. Wow, ja jestem tą metodą zachwycony, bo nawet mając 260 tysięcy na koncie na Luisa Suareza, w życiu mnie by stać nie było. A teraz, bez problemu, mogę sobie nim pograć. Więc moi drodzy, to by było na tyle, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować kanał po więcej. I ja się z wami żegnam, i na razie.